Halo, halo, mainstreamowi producenci klawiatur mechanicznych. Pora chyba wziąć się do roboty, ponieważ Razer, poza tym, że ma jednego z najciekawszych aktualnie dostępnych tekali na rynku w postaci Huntsmana TE, to jeszcze wchodzi w segment 60%. I wiecie co? Huntsman Mini to dowód na to, że niezależnie od podzielonych opinii na temat Razera, można jednak spodziewać się po nich ciekawych produktów, a oto jeden z nich. Zapraszam na recenzję Huntsmana Mini właśnie. Zobaczmy, co potrafi ta klawiatura optyczna. Większość producentów klawiatur mechanicznych zachowawczo obstaje przy zaoferowaniu pełnej wersji swojego produktu i ewentualnie w formacie TKL, który na biurku zajmuje mniej miejsca, a pozostaje bardziej ergonomiczny pod względami rozgrywek. I to już Razerowi wyszło świetnie. Testując na swoim kanale wersję TE, piałem z zachwytu, mimo że klawiatura była dosyć głośna i to dla mnie poniekąd największa wada właśnie tamtego Huntsmana. Niemniej Razer wykonuje kolejny krok, no i wchodzi w układ, czy też segment, który przeważnie spotyka się wśród mniej rozpoznawalnych marek i co najlepsze ubogaca swój produkt o kilka usprawnień, mających podreperować bolączki z poprzednika. Pudełko nie jest tutaj zbyt duże, co poniekąd wynika z rozmiaru samej klawiatury. Wewnątrz niego otrzymujemy urządzenie, instrukcję obsługi wraz z zestawem kilku naklejek, no i kabel, odpinany USB do USB typu C. Jest w oplocie umiarkowanie sztywny, no i nie sprawia jakichś większych kłopotów przy układaniu na biurku. To, co pozostaje klucz programu, to oczywiście klawiatura. Jest niewielka, to jedno, poza tym waży także niewiele, 453 gramy. Muszę przyznać, że to nie jest najcięższa klawiatura mechaniczna z serii 60%, z jaką miałem okazję gdzieś tam się spotkać. No i to odbija się na kilku rzeczach, ale jednocześnie wykonanie wciąż pozostaje nienaganne. Żadnego uginania się czy też skrzypnięć, spasowanie tego, co widzicie na załączonym obrazku, jest absolutnie bez zarzutu. Skład materiałów też pozostaje identyczny jak w przypadku Huntsmana TE. Twarde, matowe tworzywo stanowi obudowę, a pod klawiszami ląduje aluminium. Estetyka, no cóż, tutaj prostota, to rzuca się w oczy. Pod spodem przewija się delikatny pattern, od graczy dla graczy na całej rozpiętości. Mamy gumki antypoślizgowe, no i dwa rodzaje nóżek. 6 i 9 stopni, więc regulacja pod nasze preferencje jest obecna. Zresztą stabilizacja w obrębie kąta nachylenia także jest dostępna. Port USB znajduje się na tyle, no i patrząc na wszelakie customy, opcja zmiany przewodu na coś zupełnie innego, bardziej barwnego, może być w przyszłości kusząca. Podobnie jak zmiana keycapów. Pamiętajmy jednak, że Razer nie serwuje tandety. Huntsman Mini to już w standardzie PBT, w doskonałej formie, wyrazista struktura, przyjemnie stabilizuje palce, nie wyślizguje się, no i zachowuje świetny wygląd na długo po rozpakowaniu. Zresztą w przypadku zmiany nakładek pojawia się jeden drobny problem. 60% layout nie oznacza wcale, że musicie rezygnować ze swoich ulubionych funkcji, ponieważ one nadal są obecne. F1, F12, DEL, kursory, regulacja podświetlenia, gaming mode, to wszystko jest, ale na ściankach bocznych, dzięki czemu nawigacja jest znacznie prostsza, ponieważ nie musimy się tego tak naprawdę doszukiwać, wystarczy lekko spojrzeć na klawiaturę i wiemy, co gdzie się znajduje. Aczkolwiek, jeżeli przy takim urządzeniu chcecie postawić na customa, to musicie liczyć się z tym, że nie tylko przy randomowych nakładkach, ale także przy takich dostępnych w ofercie Razera, póki co nie występują dedykowane bezpośrednio 60% klawiaturze, więc tych skrótów, dajmy na to, na PBT-kach Quartz nie znajdziecie. No i wtedy trzeba po prostu albo zapamiętać cały układ, albo jednak wybrać tylko częściową modyfikację w przypadku przycisków, które tych funkcji na boku nie posiadają. Kontynuując temat układu, owszem, 60% klawiatura to sprzęt, który musicie dobrze przekalkulować pod kątem zakupu i praktyczności. Taką klawiaturę kupuje się nie dlatego, że jest ładna, ale musi ona doskonale odpowiadać waszym potrzebom. Stąd prywatnie nie jestem fanem tak niewielkiego layoutu, ponieważ wiem, że z perspektywy użytkowej już 65% czasami irytowało mnie pod względem wyboru skrótów, podczas gdy na klasycznym TKL-u miałem dostęp do niektórych funkcji poprzez użycie jednego przycisku. Z drugiej strony zakup czegoś takiego jak 60% do efektywnej pracy w aplikacjach na tyle, na ile próbowałem, nie jest moim zdaniem idealnym wyborem, ale do gier, no tutaj sprawa ma już zupełnie inne oblicze. Mając mniejsze biurko, miejsca na dodatkowe akcesoria nie zabraknie, ba, 60% względem TKL-a to jakieś 6-7 cm miejsca, które idealnie odkłada się po prawej stronie pod myszkę. Gracie na niskim DPI, no i chcecie mieć więcej obszaru na podkładce, interesuje was bardziej naturalny rozstaw rąk? Tak, to są cechy, dla których warto wybrać 60%. Więcej miejsca kosztem trochę bardziej zawiłej, ukrytej pod skrótami funkcjonalności, coś za
za coś, chociaż Razer oferuje jeszcze jedną rzecz, mianowicie przełączniki optyczne. I to jest w moim odczuciu poniekąd karta przetargowa. Huntsman Mini występuje w dwóch kolorystykach, czarnej i białej, z czego biała jest trudniej dostępna. Poza tym mamy dwa typy przełączników optycznych o wytrzymałości deklarowanej na poziomie 100 milionów kliknięć. U nas pojawia się fioletowy, jest to przełącznik klikający z wyraźnym punktem aktywacji. Nie jestem może jego jakimś przesadnym fanem, ale trzeba oddać mu to, że działa naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Natomiast tuż obok pojawia się właśnie czerwona, linearna jednostka, która jest wybitnie dobra. Uwielbiam ją w obrębie Huntsmana TE. Tam jednak problemem była głośność. Rzeczywiście stukot mógł być dosyć nieprzyjemny, aczkolwiek ulepszeniem w Huntsmanie Mini sprawiło, że przełącznik jest wyciszony w tym momencie, przyjemniej pracuje, więc jeżeli macie okazję kupić Huntsmana Mini właśnie z czerwonym przełącznikiem, to gorąco do tego zachęcam. Natomiast w tym momencie posłuchajcie, jak brzmią kliki fioletowe. Tą klawiaturę tak naprawdę wypada rozpatrywać przede wszystkim pod kątem rozgrywki, bo do takich celów została stworzona. Co prawda działałem na niej w szerszym spektrum, ale jak mówię, nie rekomenduję jej osobom, które nie lubią skrótów i szukają szybkiej dostępności funkcji. Po drugiej stronie stoi właśnie to granie. Klawiatura doskonale radzi sobie w tej materii. Miejsca nie brakuje, osoby z małym biurkiem docenią ją bardzo mocno. To samo tyczy się użytkowników grających właśnie na małym DPI, którym miejsca na szybkie ruchy myszki im zawsze brakowało. Klawiatura w tej kubaturze pozostaje bardzo ustawna, jedynie stabilna. Trochę kuleje. To nie jest tak, że klawiatura myszkuje po biurku, ale ze względu na niższą wagę łatwiej ją przypadkowo przesunąć. Nakładki bardzo dobrze osadzone, nie chyboczą się, ale to ze względu na switche, które mają dodatkową stabilizację. Poza tym kwestia samych przełączników. Precyzyjne, celne, ani razu nie było sytuacji, aby zawiodły, ale pamiętajcie, fioletowe optyki to znacznie bardziej klasyczne odczucia w użytkowaniu. 1,5 mm dystansu i 45 gramów nacisku do aktywacji. Jeżeli zatem liczycie na działanie błyskawiczne, które wymaga lekkiego muśnięcia, to nadal rekomenduję Redy. Linearne, 1 mm aktywacji, no i 40 gramów nacisku. Serio w takim zestawieniu to może być doskonała 60, a mamy jeszcze aplikacje. Razer oferuje profile zapisywalne w pamięci, makra, skróty, w zasadzie mnóstwo funkcji, jeżeli chodzi o użytkowanie, wraz z podświetleniem Chroma, no i wizualizerem audio, jeżeli takie rzeczy Was interesują. Nie brakuje także gaming moda do odcięcia klawiszy Windows, dajmy na to, oraz pełnego anti-ghostingu, co także może się przydać. Uogólniając zatem, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o zaoferowane podzespoły, no i funkcje, jest to klawiatura, która świetnie spisuje się w środowisku dedykowanym, czyli właśnie w grach. Przechodząc do podsumowania, ponownie podkreślę, że może nie jestem jakimś przesadnym fanem klawiatur 60%, ale uważam, że to jest doskonała pozycja. Szybka, bezbłędnie działająca, przy okazji również doceniam fakt, że Razer przy okazji przełączników czerwonych dopracował je, co jest wyraźnym ukłonem w stronę użytkowników, którzy trochę na nie narzekali pod względem głośności. Co nie zmienia faktu, że fioletowe to także dobre kliki, celne, precyzyjne, więc nie będziecie narzekać. Oczywiście powiecie, że można kupić znacznie taniej klawiaturę 60%, i z tym się zgadzam, można ją gdzieś tam ściągać z różnych źródeł, natomiast w obrębie takich mainstreamowych producentów, którzy pojawiają się na rynku ze swoimi miniaturkami, Razer pokazał, że potrafi. 519 zł, zgadzam się, to nie jest synonim taniości, ale pamiętajmy jednocześnie, że tuż obok mamy Ducky One 2 Mini, które kosztuje 50 do 80 zł więcej, a nie mamy tam aplikacji, moim zdaniem bryła też jest wykonana gorzej, więc pod tym względem Razer zdecydowanie wygrywa i fajnie, że podejmuje on rękawice, czy też stara się konkurować w segmencie, który przez producentów klawiatur mechanicznych, takich ogólnie znanych, był omijany. Co do ceny jeszcze wspomnę o jednym. W tym momencie jest to produkt świeży, ale myślę, że za jakiś czas możemy spodziewać się obniżek. Jeżeli pojawi się takowa, to z pewnością jest to sprzęt warty rozważenia, jeżeli lubicie małe klawiatury, bo pod tym względem całość spisuje się doskonale. Z pominięciem faktu, że mówimy tutaj o urządzeniu dosyć lekkim, więc ta stabilizacja nie jest może idealna, ale cała reszta jak najbardziej na plus, więc brawo Razer, czekam na kolejne ciekawe produkty. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać, co sądzicie o Huntsman Mini. Czekam na Wasze wszelakie opinie w komentarzach. Chętnie z Wami podyskutuję. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał. No i subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawej treści. Do usłyszenia. Pa!